Bracia i siostry, zawsze z pewnym wzruszeniem przeżywamy to święto niepodległości, które jest tak bogate we wspomnienia, chociaż właściwie jest ono, jeszcze nie ma 100 lat, ale nawiązujemy do całej historii naszej ojczyzny, do różnych wydarzeń i tych wielkich, i tych trudnych, tych takich upokarzających. I staramy się wyciągnąć wnioski, bo niepodległość nie jest tylko darem, ale jest też zadaniem. A poza tym jest jeszcze to, że społeczeństwo składa się z wielu jednostek, które są obdarzone własnym rozumem, własną godnością, i to, żeby zespolić we wspólnotę, też nie jest taką rzeczą łatwą. Zawsze były spory, jaki ma przyjąć kształt życie ojczyźniane, życie społeczne. Zawsze też była próba narzucenia jednej wizji innym, albo też wyszydzanie, upokarzanie tych, którzy mieli czy mają inne zdanie. Jest wiele innych jeszcze niebezpieczeństw w życiu społecznym. To wszystko nie wygląda nigdy i nie wyglądało różowo, jednoznacznie, ale może tak powinno być, żeby wspólnie dochodzić do kompromisu, do zrozumienia, do podjęcia dzieł, które służą dobru wspólnemu. Najmilsi, to już wielokrotnie mówiłem kazanie w to święto i w tym roku się tak zastanawiałem, o czym mówić. I pierwsze, co nasunęło się, to byłem, jakieś słyszałem dyskusję w telewizji między dziennikarzami i któryś powiedział, że nasze społeczeństwo jeszcze nie dojrzało do dyskusji o wartościach. Byłem zaskoczony tym, że nie dojrzeliśmy do dyskusji o wartościach. Wszyscy mówią, będzie lepiej, tam załatwią coś, nie załatwią. Natomiast wartość, co to znaczy myśleć w kategoriach wartości? Najpierw to mieć sumienie i liczyć się z sumieniem. Nie może powiedzieć polityk, że zostawiam sumienie w domu, a kiedy występuje publicznie, to już mnie sumienie nie obowiązuje. To są bardzo niedobre wypowiedzi. Tak samo nie można mówić, że jeśli uczciwie się powie społeczeństwu, to wtedy stracimy na popularności. I były takie przykłady, że na przykład ktoś tam się niezbyt fortunnie wyraził, to od razu spadają poparcie. Nie jest to trochę śmieszne? Bo to jest właśnie nie patrzenie na wartość, tylko na jakieś wypowiedzi, obietnice. I my, chrześcijanie, powinniśmy odznaczać się tą mądrością, że liczymy się z wartościami. Niech sobie ludzie różni postępują, my ich nie potępiamy, ale my mamy jasno określony system wartości, który, można powiedzieć, koncentruje się w sumieniu. I pozwolę sobie tutaj przypomnieć słowa Ojca Świętego, już świętego Jana Pawła II,
sprzed 20 laty, które powiedział w Skoczowie. Wtedy dopiero ta nasza demokracja nowoczesna się kształtowała. W Skoczowie papież był krótko, bo był wtedy w Czechach i też odwiedził te strony. Byłem na tym spotkaniu. Byli tam też rządzący. Niektórzy już nie żyją z tych. Na przykład przede mną siedział ówczesny premier Oleksy. I papież wtedy mówił o sumieniu. Nasza ojczyzna stoi dzisiaj przed wieloma trudnymi problemami społecznymi, gospodarczymi, także politycznymi, mówił Ojciec Święty. Trzeba je rozwiązać mądrze i wytrwale. Jednak najbardziej podstawowym problemem pozostaje sprawa ładu moralnego. Ten ład jest fundamentem życia każdego człowieka i każdego społeczeństwa. Dlatego Polska woła dzisiaj nade wszystko o ludzi sumienia. Być człowiekiem sumienia to znaczy przede wszystkim w każdej sytuacji swojego sumienia słuchać, jego głosu w sobie nie zagłuszać, choć jest on nieraz trudny i wymagający. To znaczy angażować się w dobro i pomnażać je w sobie i wokół siebie, a także nie godzić się nigdy na zło, w myśl słów świętego Pawła: nie daj się zwyciężyć złu, ale zło dobrem zwyciężaj. Być człowiekiem sumienia to znaczy wymagać od siebie, podnosić się z własnych upadków, ciągle na nowo się nawracać. Być człowiekiem sumienia to znaczy angażować się w budowanie Królestwa Bożego, Królestwa Prawdy i Życia, sprawiedliwości, miłości i pokoju w naszych rodzinach, w społecznościach, w których żyjemy, w całej Ojczyźnie. To znaczy także podejmować odważnie odpowiedzialność za sprawy publiczne, troszczyć się o dobro wspólne, nie zamykać oczu na biedy i potrzeby bliźnich w duchu ewangelicznej z zasady jeden drugiego brzemiona noście. Potrzeba ludzi sumienia, wołał wtedy Ojciec Święty i myślę, że to wołanie jest ciągle aktualne. Druga sprawa, jeśli chodzi o to myślenie w kategoriach wartości, to tworzenie tej wartości w życiu codziennym, w naszych rodzinach, w szkołach. Tutaj mamy zawsze te sympatyczne przedstawicieli szkół naszych. Wiem, że młodzież wbrew pozorom dzisiaj coraz bardziej pyta się o sens swój w ojczyźnie. Owszem, są różne takie czasem odpryskowe ruchy skrajne, ale coraz więcej młodych ludzi interesuje historia i także te pytania o wartość, o sens swojej obecności w życiu społecznym. Niech to się dalej pogłębia i rozwija. Niech będzie ta troska o dobro wspólne. To się może wyrazić nieraz w drobnych rzeczach, w kulturze odzywania się, unikania klątwy, brzydkich słów, w szacunku dla starszych, dla tych, którzy czasem cierpią. Jak ważną rzeczą jest na przykład odwiedzić chorych, to jest dobro wspólne, bo przy chorym człowiek się uczy tego, że życie nasze nie jest wieczne tu na ziemi, że przemija, że ten człowiek kiedyś był bardzo aktywny, ale został zmożony chorobą i wymaga szacunku. Nie uciekajmy przed ludźmi potrzebującymi pomocy.
to jest też znak tej solidarności międzyludzkiej. To jest życie w kategoriach wartości. I wreszcie życie w kategoriach wartości to liczenie się z Bogiem. To uwzględnianie w swoim życiu Pana Boga. Tam, gdzie jest Bóg, tam przy nawet nieraz różnych trudnościach jest zaczątek nieba, bo tam jest miłość i zaufanie. Tam, gdzie nie ma Boga, jest piekiełko. I moi drodzy, spytajmy siebie właśnie, pomyślmy o sobie, czy ja wnoszę w to życie społeczne elementy nieba, czy elementy piekła. Bo tak to często bywa. Nie wiem, czy oglądacie ten program pani Jaroworowicz, Sprawa dla reportera. Słuchajcie, tam jest polskie piekiełko. Ludzie kłócą się o wszystko i nie mają wyjścia. Ci prowadzący audycje nieraz powiadają, ludzie, zbliża się Boże Narodzenie, siądźcie razem do stołu, podzielcie się opłatkiem. Nie bądźcie tacy zawzięci na siebie. Ale to jest szczyt góry lodowej. Podobno w wielu środowiskach, w wielu miejscach, w wielu rodzinach jest zawziętość na siebie. Jest okazja, żeby myśląc właśnie w kategoriach sumienia i wartości, zmienić to. Powróćmy jeszcze na zakończenie do dzisiejszych czytań, które są niesamowite. Najpierw w Księdze Mądrości autor poucza rządzących, którzy rządzili niesprawiedliwie, ażeby liczyli się z tym, że władca wszechrzeczy nie ulęknie się osoby, ani nie będzie zważał na wielkość. Kapitalna rzecz. Przed Bogiem jesteśmy wszyscy równi. I w Ewangelii mamy tę prawdę o wdzięczności. Pan Jezus uzdrowił 10 trędowatych, a tylko jeden przyszedł podziękować. Ilu z nas, ilu w naszym społeczeństwie dziękuje Bogu za niepodległość, za dar niepodległości dany nam od Boga. Pamiętam, kiedy jeszcze u nas była głęboka komuna i znalazłem się, byłem właściwie pierwszym krajem zachodnim, do którego pojechałem, była Austria. A wiadomo, że Austria była w tym kręgu naszym, tej demokracji ludowej tak zwanej, ale przez zupełnie jakiś przypadek, zrządzenie pewno opatrzności, ktoś tam, Breżniew podobno, podpisał po pijanemu wyjście z wojsk radzieckich z Austrii. To był 50. dopiero 5. rok. To nie było tak tam zaraz po wojnie. I pamiętam, jakie było dla mnie szokujące, że ci Austriacy w ogóle nie czuli żadnej wdzięczności wobec Boga za ten dar niepodległości. Wydawało im się, że to jest normalne, że im się to należy, że nie ma do komu za co dziękować. I to był przykład braku wdzięczności. To nie chodzi o to, że całe społeczeństwo, tylko z pewnymi osobami konkretnymi wtedy to rozmawiałem. I właśnie oni takie poglądy wyrazili. Otóż nie ma nic gorszego jak człowiek, który nie ma w sercu swoim wdzięczności wobec Boga, wobec innych ludzi, jest jakaś twardość w nim, jakaś taka nieludzkość, bo postawa ludzka to właśnie wdzięczność. I miejmy w sercach swoich, najmilsi, wiele, wiele wdzięczności wobec Boga i wobec ludzi, którzy przyczynili się do tego, że żyjemy w wolnym kraju. Amen.